Panie Kasiu, takie skandale, jaki wydarzył się tutaj w Tiranie, zdarzają się rzadko, ale nasi chyba mentalnie wytrzymali tę przerwę. Tak, myślę, że daliśmy radę i spodziewaliśmy się tego, że będzie gorąco, że trybuny będą żywiołowe. Natomiast też myślę, że nie napędziliśmy na szczęście tak trybun, jak wydawało się, że może tak być. Bo były takie momenty, gdzie spodziewaliśmy się, że Albańczycy ruszą. Po niezłych dwóch akcjach te trybuny zaczęły żyć, natomiast my nie pozwalaliśmy im na nic. Nie pokazaliśmy, Anglicy nie pokazali tego, co pokazali w Warszawie. Ja się dlatego tego meczu obawiałem, bo ten wynik 4-1 był mylący. Tam był zespół albański moim zdaniem lepszy od Polaków i to pod każdym względem, może nie pod względem skuteczności, natomiast jeżeli chodzi o grę w defensywie, o pressing, o grę w ofensywie, o rozgrywanie akcji, to było na bardzo wysokim poziomie. Tutaj to było zdecydowanie gorsze. Wiemy o tych osłabieniach Albańczyków, ale myślę, że też Polacy wyciągnęli wnioski. Poza tym jedną sytuacją Krychowiaka, no to nie było takiego niebezpieczeństwa. Nie czuliśmy zagrożenia pod bramką Szczęsnego. Mówimy o plusach polskiej drużyny. Obrona zagrała kapitalnie. A jakie są minusy? Co pan zauważył do poprawy? No wiadomo, że chciałoby się, żeby reprezentacja potrafiła grać pod pressingiem, rozegrać tą piłkę, grać kombinacyjnie. Tego nam brakuje. No, chciałoby się, żebyśmy grali tak jak Hiszpanie z Italią, gdzie przeciwnik presuje, robi pressing, a ty potrafisz spod tego pressingu wyjść. Także to na pewno do poprawy. Nie wiem, czy mamy tak technicznych zawodników, żeby w ogóle to robić, ale jeżeli chodzi o defensywę, o to jak graliśmy, jak przerwaliśmy akcję, to wszystko myślę na dobrym poziomie. No i wielu zawodników dzisiaj zagrało naprawdę dobrze z takim poświęceniem. No jesteśmy, myślę, zadowoleni. Ja mam wrażenie, że ta drużyna zbudowała się remisem w Anglii mentalnie i dziś zobaczyliśmy tutaj już twardzieli walczaków, a tego czasami nam brakowało. Myślę, że tak. No i ta koncentracja, myślę, dzisiaj była zupełnie inna niż ta w Warszawie. Albania nie robi na nas takiego wrażenia i myślę, że piłkarze przed tamtym meczem spali spokojnie, bo wydawało mi się, że Albańczycy spokojnie są w zasięgu. Natomiast to, jak zobaczyli, co Albańczycy potrafią, to dzisiaj ta koncentracja była na wyższym poziomie i dlatego taka nasza uważna gra całym zespołem w obronie. Możemy się rzekować do baraży czy pokora i czekamy na to, co w listopadzie będzie się działo? Czekamy, no ale jesteśmy blisko. Jesteśmy blisko, czekamy na dobre mecze. Myślę, że już tego nie wypuścimy i te baraże będą nasze. A tak na koniec wspomnienie jakieś pana, czy panu z kariery piłkarskiej przypomina się taki mecz, co był pan, nie wiem, obrzucany butelkami, kubkami czy czymkolwiek innym? Tak, tak. To było gorzej. Za Risem Saloniki pamiętam sobie taki mecz, gdzie rozgrzewaliśmy się właściwie na... nie dobiegaliśmy do końca... Boiska, boków boiska, no bo tam jak gdyby woreczki z wodą były na nas rzucane, pluci byliśmy, także dużo się działo, dużo więcej niż tu, także z jednej strony no nie chcemy tego, żeby to na stadionie miało miejsce, ale uważam, że to, że dokończyliśmy mecz, to jest świetny znak i sygnał też dla kibiców, którzy wiemy, że byli rozgrzani, ale na szczęście w pewnym momencie te emocje u nich opadły. Bardzo dziękuję. Dzięki.